szukaliśmy tutaj symboliki i takich naturalnych połączeń. Wiadomo, że tak jak na Służewcu są gonitwy, u nas też do końca i w tej grupie B, i w tej grupie A trwała ta gonitwa i o mistrza, i o puchary, i o utrzymanie się w ekstraklasie. Myśmy czekali do samej mety, który koń o głowę wygra, bo tak można nazwać ten wyścig o tytuł mistrza Polski. No, godziliśmy to w Legię, no szkoda tego, no. Myśmy marzyli o tym pierwszym miejscu, ale to drugie miejsce nie jest złe. Cieszymy się z tego dubletu, zasłużyliśmy na niego w przeciągu całego sezonu, także teraz taki ostatni mecz, można dzisiaj powiedzieć, że ta gala. Drogie panie, szanowni panowie, dobry wieczór. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich was przywitać na dorocznej gali Ekstraklasy, która wieńczy ten jakże emocjonujący sezon. Przede wszystkim jest wyjątkowy styl tej gali i ogromnie się cieszę, że tu jest sporo piłkarzy byłych, którzy już od kilku czy kilkunastu lat nie reprezentują ani Polski, ani żadnego klubu. Jerzy Dudek! Oni się też świetnie bawią. To jednak bardzo podnosi atmosferę takiego spotkania. Gdyby jeszcze z wczoraj interwencje mogły być nominowane, to pewnie wygrałby artysta malarz. Fajni prowadzący, na wesoło, dużo żartów, dużo śmiechów. To na pewno rozładowuje, bo pewnie niektórzy są zdenerwowani. Nie zaczynaj od tego, od czego zaczął Radek, jeśli możemy prosić, że nie jesteś dobrym mówcą, bo wiem, że ty tak lubisz zacząć. Nie jestem dobrym mówcą. Słuchamy. Dlatego się streszczę, tak? Wyszło rzeczywiście bardzo fajnie i na tych galach spędza się bardzo miło czas. No ja się cieszę, no mnie się podoba bardzo, bo naprawdę jest to moja pierwsza nagroda tutaj w polskiej Ekstraklasie. Patryk Mraz. Jest to stejne jako u nas w Czechach, ale tutaj to macie na takiej lepszej poziomie. Świetnie zorganizowana impreza. Cała przyjemność po mojej stronie móc tutaj być dzisiaj, wręczać nagrodę dla piłkarza sezonu. Nemanja Nikolić. Naprawdę zasłużył, bo fantastyczny sezon za nim. Trzeba przyznać, że w ogóle mecze Ekstraklasy są pokazywane na bardzo wysokim poziomie i tutaj ta gala utrzymuje ten poziom z tego sezonu. Ostatnio, kiedy byłem na gali w 2012, to po mistrzostwie nie do końca pamiętam, jak było, więc dzisiaj mogę nas spokojnie obserwować i podziwiać, bo jest to poziom na pewno światowy. Teraz na pewno ten czas urlopów, ulgi. My oczywiście trochę odpoczywamy, ale za chwilę już zaczynamy przygotować kolejny sezon, więc faktycznie dla nas jako Ekstraklasy tego urlopu i tej przerwy za dużo nie będzie.